Dwa single masz już za sobą, szykujesz płytę, bo chyba każdy na nią czeka. Ja czekam chyba najbardziej, ale... O, super. Myślę, że też nie śpieszy mi się z tym za bardzo, ponieważ chciałabym, żeby ona po prostu była dobra i czasami taki pośpiech, niektórzy myślą sobie, że właśnie teraz powinnam wykorzystać ten moment po programie. A ja uważam, że trzeba na to trochę czasu, żeby jednak dojrzeć, żeby przemyśleć, żeby ona była po prostu dobra, na tym mi najbardziej zależy i żeby była ze mną spójna. A jaką jesteś artystką? Jesteś taką artystką, która dostaje materiał i ona go śpiewa, czy raczej byś chciała, żeby na twojej płycie był tylko i wyłącznie autorski, wiesz, napisany przez ciebie? Pierwszy mój singiel powstał właśnie w taki sposób, że dostałam gotowy numer i musiałam go szybko przyjąć ze względu na to, że w programie potrzebowaliśmy szybko, trzeba było na półfinał numer mieć gotowy i to za bardzo nie odpowiadało szczerze mi. Jakby poczułam, że ten drugi singiel fajnie by było, gdybym była jednak przy procesie tworzenia. Najbardziej takim moim marzeniem i myślę, że na pewno takim celem, który spełnię, wiem to, jestem pozytywnej myśli, że jednak w przyszłości będą to moje numery, moje autorskie teksty przynajmniej, więc do tego dążę i właśnie też nawiązując do tego drugiego singla, jest w nim fajne to, że jakby byłam przy tym, widziałam jak tworzymy razem z Juliuszem Kamilem ten numer, z Michałem Pietrzakiem i mogłam powiedzieć, co mi się podoba, co mi się nie podoba, że chciałabym w takim klimacie, tego bym nie chciała, dlatego jest też bardziej bliższy mojemu sercu. A myślisz, że na tej płycie przyszłej, która się pojawi, będą jakieś taneczne numery? Bo jak na razie jesteś taka bardziej nostalgiczna, super, to do ciebie pasuje. Ale pytanie, czy wiesz, czy planujesz taką totalną metamorfozę, że wiesz, że po prostu siedzę, słuchaj i mówię, wow, czy to sama Natalia? Ale przy niej żałuję, można bardzo super tańczyć, jak najbardziej, ja tańczę na przykład. Nie wiem, ja jestem bardzo otwarta, jeszcze szukam, właśnie patrząc na to, na taki rozstrzał muzyczny już na tych pierwszych dwóch numerach, więc myślę, że na pewno nie skończę się tylko na retropopie, a jeszcze troszeczkę poszukam, więc nie wiadomo. Czyli nie możemy się spodziewać wszystkiego, nie ma jeszcze żadnej utartej drogi. No, metal może nie, jazz też tak średnio, ale jeszcze na pewno trochę poeksperymentujemy.